wylądowaliśmy na lotnisku De Gaulle'a, 2 stopnie powyżej zera, chociaż mój telefon pokazywał, że ma być 9 stopni, ale jak się okazuje, jest zdecydowanie mniej. Za chwilę pokażę Wam te miejsca na lotnisku, do których na co dzień nie mamy dostępu. Lotnisko De Gaulle leży 25 km od Paryża. To drugie pod względem wielkości lotnisko w Europie, obsługujące rocznie 59 milionów pasażerów. Na lotnisko De Gaulle dotarłem z małym opóźnieniem, ale to przez pogodę w Warszawie, kiedy zaczął padać śnieg. Samolot nie mógł wystartować o czasie. Pół godziny opóźnienie to w sumie niewiele, jak na taką drogę. Jacie, jaka duża tablica odlotów. Zobaczcie, ile odlatuje samolotów z tego największego, jednego z największych lotnisk w Europie. Słuchajcie, muszę sprostować pewne informacje. Otóż pomyliłem się podając, że na lotnisku De Gaulle jest 59 milionów pasażerów rocznie. Ta liczba już wzrosła, w tej chwili na lotnisku rocznie przewija się aż 63 miliony pasażerów. Faktycznie jest to drugie lotnisko pod względem wielkości i obsługi pasażerów w Europie, tuż po lotnisku Heathrow w Wielkiej Brytanii. 8 na świecie. Ten ruch generuje 63 miliony pasażerów, tak jak mówiłem. Na lotnisko De Gaulle dotarła prawdziwa samoobsługa. Otóż pasażerowie dzięki specjalnym automatom ustawionym przy odprawie sami nie tylko mogą wydrukować swoje karty pokładowe, ale też nadać bagaż, co absolutnie przyspiesza odprawę na tak wielkim lotnisku. Pół roku temu na lotnisku pod Paryżem wprowadzono oznakowania w języku chińskim. Teraz je widzicie za moimi plecami. To dlatego, że lawinowo rosła liczba pasażerów właśnie z Chin. No to jedziemy na terminal M. Zresztą pociągiem, który odchodzi o każdej minucie. Te pociągi kursują non-stop, tak żeby zabrać jak największą liczbę pasażerów i przetransportować na terminal M. Nawet bym nie przypuszczał, że to właśnie na lotnisku De Gaulle jest największa w Europie strefa wolnocłowa. 2200 metrów kwadratowych sklepów, w których można wydać wszystkie pieniądze. Za chwilę wejdę do Airbusa A380, który będzie dzisiaj leciał na wybrzeże Kości Słoniowej. On jest już przygotowany do odlotu. Wejdziemy tam na chwilę, zobaczymy, jak wygląda w środku. Wchodzimy do nowego saloniku biznes klasy linii lotniczych Air France. Warunki są zdecydowanie bardziej komfortowe niż w normalnych poczekalniach, takich w terminalach lotniczych. W saloniku biznes klasy jest również salon spa, w którym można się odświeżyć przed kolejnym lotem. Słuchajcie, dostałem się do centrum zarządzania linii lotniczych Air France. To stąd steruje się i tak naprawdę ma się na podglądzie wszystkie wykonywane loty w danym momencie.
Zaraz sprawdzę, jak wygląda takie zarządzanie linią lotniczą od środka. Ponad 1000 lotów dziennie obsługuje takie centrum zarządzania lotów Air France. To ogromna liczba operacji lotniczych w ciągu jednej doby. 50 ponad osób pracuje tutaj na jednej zmianie. Od rana do wieczora. Rano mają spotkanie, na którym planują swoje działania. Wieczorem o 21 mają kolejne, tak żeby zaplanować obsługę lotów na następny dzień. W Centrum Zarządzania Lotów jest nawet takie stanowisko, na którym cały czas leci program telewizji informacyjnej. To dlatego, że pracownicy Air France kontrolują sytuację na świecie, tak żeby w sytuacji zagrożenia odwołać dany lot bądź go przekierować w inne miejsce. Wbrew planom nie pokazałem Wam zbyt wiele zakazanych miejsc, takich rewirów, w których pasażerowie nie mają dostępu, ale to wszystko przez wzmożone względy bezpieczeństwa na lotnisku de Gaulle. No niestety nie wpuszczono nas wszędzie, chociaż lotnisko i tak robi wrażenie gigantyczne.